Dzień dobry Państwu, Adam Pawłowski, Lechosław Olszewski i przenosimy się do Tyrolu, do Górnej Adygi. Będziemy próbować Schiawę, czyli inaczej Wernacz, inaczej Trollinger. Wszystkie te określenia dotyczą jednego szczepla, w zasadzie grupy różnych, może nie szczepów, tylko różnych, o matko, odmian. Odmian, tak, różnych ujętych jedną nazwą. Wydaje nam się, że to nie jest dość popularny szczep, to prawda? To jest totalnie niepopularny, totalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą nazwę, mało sexy. Plus mamy de facto bardzo niszowego producenta, którego bardzo lubisz. I myślę też ze względu na tą prezentację, na samą etykietę, to jest jedna z najmniej czytelnych etykiet, jakie w ogóle spotkałem, żeby cokolwiek tam wyczytać, znaleźć, dowiedzieć się. No ale tak już to ma ta nowa fala. No właśnie. Właśnie myślę sobie, że tu mamy Hartmann Donau jest takim przykładem producenta, który na pewno, jeżeli chodzi o stylistykę win, znajduje się w nowej fali, ale jeżeli chodzi o jego umocowanie w świecie wina, no to raczej podchodzi pod klasykę. Absolutnie. Bo powiedzmy o tym, że po pierwsze jest absolwentem Uniwersytetu w Geisenheim, czyli najbardziej renomowanego niemieckiego uniwersytetu szkolącego enologów. Po drugie, przez kilkanaście lat, 12 bodajże, był głównym enologiem jednej z najlepszych Cantina spółdzielni, Terlano. Tak, Cantina di Terlano. Więc zna te tereny, na których zresztą się urodził i wychował i pracował od podszewki. Tak się stało, że w 2000 bodajże w drugim roku albo w 2000 roku umarł jego ojciec i zostawił mu niewielką działkę Pinot Noir w Girland. Tam też działa bardzo dobra spółdzielnia. W ogóle jeżeli chodzi o Tyrol, to jest wyjątkowy teren, dlatego że tam jest bardzo dużo producentów jakościowych, którzy są w spółdzielniach. To rzadko się zdarza w ogóle, jeżeli chodzi o Europę. I to był początek tego, co robił Hartmann. Oczywiście te tereny może nie są tak drogie tam pod winnicę jak w Burgundii, nie wiem, w Barolo czy w innych miejscach. Ale są bardzo trudne do pracy, do uprawy. Tak. I Hartmann postanowił, że będzie współpracował z rolnikami czy winogrodnikami, którzy wcześniej pracowali w ramach spółdzielni, którzy mają stare winnice i tak naprawdę nie ma kto się nimi zająć. I ta lokalizacja jest niesamowita, dlatego że jesteśmy bardzo wysoko i de facto Bolzano, znajdujące się tam niedaleko i te tereny, no to w okresie letnim to są chyba najbardziej nasłonecznione i najcieplejsze rejony w ramach tego klimatu bardzo kontynentalnego, ale mamy ogromną amplitudę temperatur między dniem a nocą. No właśnie, i różnice wysokości, bo to jest ważne, dlatego że Bolzano to jest miasto założone przez Benito Mussoliniego, które miało zwłoszczyć ten kawałek, który rdzennie i zawsze należał do monarchii austro-węgierskiej. Generalnie mówi się tam, czy w większości mówiło się językiem niemieckim. Dzisiaj też ten język niemiecki wciąż dominuje. Natomiast Bolzano znajduje się w samej dolinie. Natomiast te działki dzierżawione przez Hartmana znajdują się w Merano lub jeszcze wyżej. To jest różnica kilkuset, a może nawet tysiąca metrów i to rzeczywiście robi różnicę, bo na dole mamy rzeczywiście gorąc i tam dobrze czują się szczepy międzynarodowe, Merlot przede wszystkim, Legrain, to są miejsca dla tych szczepów, natomiast tam wyżej są zupełnie inne warunki i tam dobrze odnajduje się właśnie Schiawa. I tu chciałem powiedzieć parę słów, dlatego że
Hartmann traktuje Schiavę tak jak Pinot Noir. Zresztą to jest szczep, który podobnie jak Pinot nie ma za dużo tanin, ale ma wysoką kwasowość. Podobną charakterystykę, zresztą zobaczymy, bo za chwilę będziemy próbować. Natomiast on winifikuje Schiavę z różnych obszarów. Z łupków, z wapienia, z granitu. I tym nowym jego wydaniem, to nie robi tego od zawsze, to jest seria płynna skała, którą robi od 3 lat i ostatnią edycją jest właśnie wulkanit. Wulkanit, prawdę mówiąc do końca nie wiem, czym on się różni od granitu. Myślę sobie, że tutaj mamy trochę bardziej skał magmowych. Myślę sobie, że tą różnicę poczujemy w kieliszku. Wszystkie te skiawy są tak samo winifikowane, natomiast są po prostu z innego miejsca. Wydaje mi się, że to wino i w ogóle skiawa to jest taki typ wina, który łatwo jest przeoczyć, albo taki typ wina, który łatwo jest zbagatelizować. I wydaje mi się, że warto jest znaleźć chwilę takiej przestrzeni, żeby pobyć z tym winem, dlatego że tutaj jest naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Dlaczego może być przeoczone? No dlatego, że ono ani szczególnie nie wygląda, tak? Jest bardzo blade z racji tej cienkiej skórki, więc tutaj nie ekstraktujemy za dużo. Hartmann też nie wyciska z tej skórki zbyt wiele, raczej to jest na niskiej interwencji. A później mamy w nosie czerwony owoc, ale też nie jest tak, że to wino eksploduje bukietem. To jest tak, że ten owoc jest świetnie zarysowany, jest soczysty, jest smaczny, precyzyjny, tak. Ale dzięki temu, że to wino jest tak eleganckie, że dzięki temu, że to wino jest nie przebodźcowane jakąś beczką czy nadmierną maceracją, to ono właśnie może opowiedzieć tą historię, którą Hartmann chce nam przekazać, czyli tą skalistość, tą mineralność, bo w niewielu winach możemy wyczuć właśnie ten mineralny sznyt, dlatego że tam jest wiele tych elementów wina, które trochę przykrywają. A tutaj ta mineralność, ona jest na wierzchu. To jest coś, co definiuje wino. Plus pamiętajmy, że to, co jest przewodnikiem mineralności, to jest kwasowość w winie. Więc tutaj kwasowość świdruje i ona dosmacza ten owoc. A tanina jest drugoplanowym graczem, ale drugoplanowe role też mogą być wybitne. I w tym przypadku jest to naprawdę mistrz drugiego planu, bo ona jest super precyzyjna. Tak, bo tutaj nie mamy żadnej szarpliwości, chropowatości. Ona świetnie wpisuje się w kwasowość, która trzyma nam całą wewnętrzną część ust podniebienia. To nie jest tak, że ona gdzieś tam nam osadza się z tyłu języka albo gdzieś za zębami. Ona jest wszechobecna i tak super przyjemnie się rozlewa. No bo też trzeba z drugiej strony powiedzieć, że to nie jest wino, które ma mało alkoholu, bo tu jest 13%, więc taka lekka pikantność nam wychodzi, prawda? Tak, ona delikatnie się lepi do języka. Ono jest obecne, ono ma sobie pewną oleistość, lepkość, ale to, co też zauważyłeś, to taka fajna, przyprawowo, pikantna, bardziej bym to nazwał taką trochę pieprzno-szypułkową nutą w postaci jakiegoś takiego też lekkiego, ziołowego charakteru. Z nutą właśnie taką mocno mineralną i lekko ziemistą. Wino, które my rekomendujemy, żeby delikatnie schłodzić do takich 14 mniej więcej stopni, potraktować je jak lekkie wino czerwone, nie za mocno, tak żeby nie zjechało to do 10, żeby nie zabrać jemu pewnej sfery aromatycznej, ale do 14, mniej więcej 15, tak żeby z pokojowej temperatury wrzucić do lodówki na godzinę co najmniej i później otworzyć to wino do większego kieliszka nieco. W sumie te są ok, ale ja bym proponował taki kieliszek jak do Pinot Noir czy jak do Nebbiolo, tak żeby dać temu winu więcej oddechu.
No i będziemy je łączyć z jedzeniem w osobnym odcinku. Nie teraz, nic nie mów. Jeżeli jesteście ciekawi, z czym dobrze by ten... To zastępstwo dla pinota dobrze by się sprawdziło z jedzeniem. Obejrzyjcie kolejny film, natomiast jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Winoklubu, zachęcamy Was do tego www.winoklub.pl. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.